To ja mam przyjemność otworzyć trzeci panel, który dotyczy ekologii w rozumieniu szerokim i też zapisaliśmy tę ekologię w liczbie mnogiej, żeby zaznaczyć to, że myślimy o nich jako pewnej mnogości ekosystemów, które funkcjonują równolegle ze sobą. O to będę chciał Was chwilę później podpytać. Zacząłbym od, jeszcze wracając na chwilę do historii Biennale, bo całe to spotkanie dzisiejsze zaczęliśmy sobie od historii, później mówiliśmy właśnie o tej percepcji przestrzeni, o mapowaniu tej przestrzeni, o tym, w jaki sposób narzędziami właśnie kartograficznymi czy niekartograficznymi, literackimi można tę przestrzeń rozpoznawać. Ale takim najbardziej oczywistym zdawałoby się nawiązaniem byłoby oczywiście nawiązanie po prostu rzeźbiarskie. I tutaj bym zaczął od pytania do Ciebie, Karolina, bo pomysł na te nasze warsztaty rzeźbiarskie był taki, że no właśnie wychodząc od historii, że skoro Biennale Rzeźby w Metalu wykorzystało ten złom metalowy, który dostało z bardzo różnych zakładów, tak, o czym też rozmawialiśmy trochę, że to jest dosyć niesamowita historia, że to często były zakłady, które produkowały broń, które produkowały karabiny, które produkowały czołgi i do końca nie było wiadomo właściwie o co tam chodzi, bo to wszystko było tajne, a ten złom później trafił do artystów, oni z tego robili jakieś swoje rzeźby. Też nie do końca wiadomo, jaki udział w tym mieli robotnicy, czy artyści to tylko zlecali, czy ci robotnicy tam mieli coś do powiedzenia. Wiadomo, że niekoniecznie im się to podobało, bo tak mieli dodatkową robotę. Z drugiej strony też znamy tę późniejszą historię, że te rzeźby najpewniej, przynajmniej jakaś część z nich po prostu została rozkradziona na złom, więc one zostały zapcyklingowane ze złomu, po czym trafiły pewnie z powrotem na skup złomu. To, ta historia nas zainspirowała do tych warsztatów też z upcyklingu, z metalowego złomu, z odpadów i pozwoliła nam spojrzeć na to Biennale jako na coś aktualnego w kontekście tego, że dzisiaj mówimy o tym tak, żeby wykorzystywać powtórnie różne materiały. Chciałem Cię zapytać, czy z Twojej perspektywy to, co, jak przebiegały te warsztaty i to, co stworzyły różne osoby i te dzieciaki, które przyszły na warsztat dla dzieci i dorośli, którzy przyszli na drugi warsztat, czy te obiekty są dla Ciebie, jako dla artystki, która bardzo dobrze zna się na tym medium, na rzeźbie, na instalacjach, czy te obiekty w jakiś sposób Cię zaskoczyły jako właśnie przekształcenia tego, co dostaliśmy do dyspozycji jako, nie wiem, tak, jakieś popsute MacBooki, jako jakieś fragmenty rowerów, jako gwoździe i masa innego metalowego złomu? Znaczy, myśląc o tych warsztatach, ktoś zastanawiałam się nad scenariuszem potencjalnym, jak one mogłyby przebiegać. To prawdę mówiąc, moment, kiedy spotkaliśmy się tu i zobaczyliśmy też, zostaliśmy skonfrontowani z tym złomem, z tą ilością, z tą materią, to był moment, w którym zrozumiałam, że jakby najlepiej będzie podążać za tymi intuicjami, które właśnie zaczęły rozkwitać. I to u każdego indywidualnie. Na przykład bardzo mi się podobało to, że odpowiedzią na tą ilość złomu, często natychmiast na warsztatach rzeźbiarskich, pojawiały się poszukiwania w obszarze audiosfery. Że to aktywowało po prostu zupełnie inne skojarzenie i że na tym budowaliśmy. I to mnie zaskoczyło, tak prawdę mówiąc. Bo oczywiście też były konkretne zamiary, konkretne potrzeby zrealizowania obiektu rzeźbiarskiego i super, i one były egzekwowane, ale też właśnie, że to tak natychmiast aktywowało poszukiwania w innych obszarach, było dla mnie fantastyczne i zaskakujące bardzo. No?
bo tak sobie myślę, że gdyby dzisiaj próbować powtórzyć jeden do jednego taką ideę Biennale rzeźby z metalu, no to byłoby w ogóle jakieś takie wydarzenie z bizantyjskim przepychem, tak? Stworzyć 60 gigantycznych obiektów metalowych, prawda? Że dzisiaj to ktoś jakby chcieć to realizować, no to byłoby to po prostu tak jakieś takie szaleństwo na miarę szejków z Arabii Saudyjskiej. Chciałem też o to podpytać, czy dla ciebie takie nawiązywanie do tego wydarzenia, ale właśnie w takiej mikroformie, takiego działania bardziej postartystycznego, żeby też gdzieś zobaczyć, jak się rozwija to kreatywne myślenie, czy to dla ciebie, jako też osoby, która prowadzi też nie tylko własną twórczość, ale też prowadzi dużo właśnie takich postartystycznych praktyk. Czy ono miało jakąś, poza tym wątkiem akustycznym, jeszcze specyfikę, jeśli chodzi o to, nie wiem, tak, w jakie kierunki szło, jakie pomysły tam się materializowały? No na pewno ta forma postartystyczna i mikroskala pozwoliła na taką swobodną wymianę idei i pomysłów i tworzenie takich nowych ciągów przyczynowo-skutkowych pomiędzy rzeczami, nowych funkcji. Wydaje mi się, że na Biennale pełnym przepychu raczej byśmy mieli hangary, spawaczy i bardzo dobrą dokumentację wideo z wielkiego przedsięwzięcia stawienia wielkiej rzeźby. Więc jest różnica między takim projektowym podejściem do wykonania zadania, a takim procesualnym i takim nastawionym na wspólne poszukiwania też tak naprawdę. Bo w gruncie rzeczy pomimo podziału na jakieś zespoły, które tworzą rzeźby, to atmosfera była taka bardzo wspólna, takiej wymiany, przesuwania, testowania wzajemnego i skojarzeń i też po prostu testowania materii. Dla mnie tutaj nawiążę do innego wydarzenia, bo mieliśmy w ramach tego cyklu też spotkanie z Weroniką Parfianowicz i Maliną Dąbrowską, gdzie wyświetlaliśmy film Abundance. No niestety ani Weronika, ani Malina nie mogły dzisiaj być z nami. Natomiast ten film jest taką dokufikcją o designie regeneratywnym. To, co jest dla mnie fajne w tym filmie, to jest krótki, kilkuminutowy film, który dzieje się w Londynie w przyszłości, po tym, jak nastąpiła tam katastrofa klimatyczna, jak nastąpiła wielka powódź. No i jakby jest trochę taka wizja, że ta powódź była oczywiście ciężkim doświadczeniem, ale takim doświadczeniem, które pozwoliło dokonać właśnie taką rewolucję w kierunku tego, żeby wdrożyć wszelkie rozwiązania proekologiczne, właśnie ten design regeneratywny. Przy czym tamte rzeczy nie są jakimiś takimi technologicznymi fajerwerkami, tak jak to czasem jest pokazywane w takich utopiach, jak ma wyglądać przyszłość, że wszystko właśnie będzie super, technologia nas wyzwoli. Tam to było raczej właśnie w takiej skali codziennej, to znaczy widzieliśmy ten design regeneratywny na takim poziomie z urządzenia domu, jakichś takich prostych rzeczy, tak, że gdzieś tam widzieliśmy, że w kuchni wisi fungarium zrobione z jakichś zrecyklingowanych materiałów, że jakieś takie proste, tak, jakieś obiekty są przetwarzane, tak, i że gdzieś tam ta społeczność się gromadzi wokół święta zbiorów w Londynie, bo też ten wątek produkowania żywności lokalnie też tam się pojawił. Więc to nie była właśnie taka technologiczna utopia, tylko pokazanie, jak te myślenie o designie regeneratywnym można odnieść do takiej naszej codzienności. Mi w tym kontekście kojarzy się ten kwietnik, który jedna z uczestniczek zrobiła ze złomu rowerowego. Tak, tak. No. Też jakby w tym kontekście działy się rzeczy, w którym uczestnicy
wykonywali tą pracę, ale też ją wykonywali z myślą o wspólnym tworzeniu tej przestrzeni, w której odbywały się warsztaty. Właśnie to też było super, że one aktywowały taką no po prostu odpowiedzialność, chęć rozrostu, chęć współtworzenia tamtego miejsca. Właśnie, no ten kwitnik zresztą możemy zobaczyć w Warszawskim Centrum Kultury na Działdowskiej. Tam został i służy, więc rzeczywiście jest też takim wkładem materialnym. Chciałbym też trochę tak po kolei, trochę na początek zagadnąć różne osoby. Martyna, chciałem poprosić Ciebie o trochę opowiedzenie tego tak w pigułce o Twoim projekcie Pomniku Braku Lasu. To spotkanie, kiedy pokazywałaś nam ten projekt, kiedy opowiadałaś o nim, było dla mnie bardzo... Ono się potoczyło dla mnie w dosyć zaskakującą stronę, bo pomyślałem sobie, że to jest taki projekt, który nas inspiruje tutaj, myśląc o skwerze rzeźby, bo pokazuje, że rzeźbą może być też brak czegoś, że rzeźbą może być też to, co się stało z przyrodą, kiedy tak przeszła wichura, nawałnica, tornado. Rozmawialiśmy, że różnie to było nazywane, tak, no ale przeszła jakaś katastrofa, która zmiotła ten las jak domino. I że właściwie te stosy karp, drzew, to że już jest jakiś pomnik tego, że tego lasu nie ma. I początkowo właśnie myślałem, że to jest taki fajny kontrapunkt do tych metalowych rzeźb, które tutaj mamy. Natomiast w toku tej dyskusji chyba głównym wątkiem stał się ten wątek traumy. Rozmawialiśmy dużo o tym, że trauma jest w ogóle czymś, co pojawia się w różnych Twoich innych działaniach i powraca. Ale rozmawialiśmy też o tym, że w przypadku braku lasu to jest właśnie coś, co pozwala radzić sobie z traumą, ale nie poprzez to, żeby, nie wiem, tak ją gdzieś ukryć, żeby, nie wiem, po prostu udawać, że tej katastrofy nie było, tylko właśnie o niej przypominać, żeby można było sobie z nią pobyć i jakoś ją przepracować. Ja o tym myślałem później w odniesieniu do tego, o czym też dzisiaj była wcześniej mowa, o tym, że ten skwer rzeźby jest właściwie taką, to Adam Kadenacji ładnie ujął taką kapsułą czasu, która przypomina nam o tej historii woli, której już nie ma, tej woli przemysłowej, woli robotniczej, która no, nie została w żaden sposób upamiętniona. I w sumie też nie wiem, czy upamiętnienie to jest dobra kategoria, ale że te rzeźby są czymś, co zostało z tego czasu i tak, i co w badaniach społecznych wyszło, że jest czymś, do czego ludzie nawiązują, bo pamiętają, że to jest z wtedy, tak, wtedy, kiedy były te zakłady, kiedy ludzie pracowali w tych zakładach, kiedy ta dzielnica wyglądała w ogóle inaczej. Tak, więc może trauma byłoby w tym kontekście zbyt dużym słowem, ale jest to ewidentnie też jakiś brak, jakaś poważna zmiana w krajobrazie i tym krajobrazie geograficznym i w tym krajobrazie społecznym, który tutaj nastąpił. Dlatego chciałbym Cię poprosić, żebyś opowiedziała trochę, jak Ty w swoich projektach też podejmujesz ten temat przemian, które właśnie dotyczą i przestrzeni, ale też tych bardzo silnych emocji z tym związanych. Dziękuję, Ksawery. Podjąłeś dużo wątków, więc ciężko mi będzie tak z zewnątrz, bo wszedłeś mocno do środka. W moich projektach w różny sposób tego tematu dotykam. Przede wszystkim wychodząc gdzieś z jakby perspektywy jakiejś potrzeby, emocji, ciała, tego odczuwania, no nie? I też zatroszczenia się o tę przestrzeń. Traumy można zdefiniować w bardzo różny sposób, jest to mocne słowo, ale jeżeli potraktujemy je właśnie jako synonim niepamięci, czy właśnie pozbawienia kogoś możliwości wypowiedzenia czegoś, czy przeżycia czegoś, czy opowiedzenia swojej historii po prostu,
no to wtedy staje się to dosyć dużym problemem. Zwłaszcza jeżeli to są przeżycia całych generacji, całych klas społecznych, właśnie jakiegoś regionu, kraju, czy w ogóle, czy świata. A to się dzieje. To się dzieje. Nasz świat współcześnie idzie szybko i pozostawia bardzo dużo miejsca tym właśnie peryferiom, tym historiom, które same w sobie są złożone, bo pamięć jest różna dla różnych osób. Bardzo tutaj jakby jakoś podobało mi się to, co Łukasz powiedziałeś wcześniej o tym, że historia jest właśnie tym aktywnym elementem, takim, który się wymyka. Wymyka bardzo ciężko, bo zrobić z niego jakiś monolit, no nie? Ale właśnie szukanie takich wyrw, takich przestrzeni, które umożliwiają to wyjście poza nawias i jakby stworzenie platformy do tego, żeby w sposób swobodny, posługując się jakąś strategią właśnie gry, czy coś takiego, opowiedzieć o tym wszystkim, co jest poza taką historię wiodącą, wypychane, wydaje mi się niezwykle tutaj zbieżne akurat z brakiem lasu, bo to, co zrobiłam w braku lasu, było moją reakcją i to też w tych rozmowach o skwerze rzeźby przebijają się te wątki właśnie tych różnych narracji, tego co kto by wolał, że każdy ma inny, że Rafa ma stać tam, a nie tu, że ktoś to pamięta inaczej, że kiedyś to było tak, a jak to mamy wyprojektować na przyszłość. To są bardzo złożone rzeczy. Ja na przykład z pełną świadomością, jak się znalazłam w przestrzeni braku lasu w 2018 roku, to zdawałam sobie sprawę z tego, że jestem osobą, która tego lasu, po którym brak nastąpił, nigdy nie widziałam. Wobec czego dla mnie te powyrywane karpy i przestrzeń tej katastrofy była jakby przestrzenią podstawową. I jakby moją chęcią jakby poszukiwania jakiejś swojej tożsamości, czy tworzenia tożsamości tego miejsca w sobie, takiego była potrzeba skonfrontowania się po prostu z ludźmi dookoła, usłyszenia ich historii, ale również stworzenia jakiegoś mostu pomiędzy tą relacją z krajobrazem, jaką ja mam, a nimi. No nie? I to była po prostu moja potrzeba, którą wyartykułowałam i okazało się, że to otwiera przestrzeń dla innych, aby również opowiedzieć swoje kawałki. I te kawałki po prostu niesiemy sobie dalej, dzięki czemu, wierzę w to głęboko, ocalając jakąś istotną część historii w ogóle tego miejsca, jego tożsamości. Stąd jakby bardzo Wam dziękuję za zaproszenie do tego projektu. Wiem, że działam to trochę na zasadzie jakiejś odległej referencji i zresztą też trochę innej skali, bo co prawda nie działam z szejkami z Arabii Saudyjskiej, ale rzeźba karp jest możliwa dzięki nadleśnictwu Rytel i ich aktywnemu zaangażowaniu się w ten projekt. Ale bardzo się cieszę, że tu jestem, bo wydaje mi się, że takich przeoczonych historii, czy miejsc właśnie, które potrzebują troski, budowania wokół nich relacji, pracy ze społecznością, która być może coś utraciła, a być może nawet o tym nie wie, ale jednak odpowiada na możliwość wzięcia udziału w dyskusji, jest wiele. I ogromnym zadaniem jest, czy dla twórców, czy dla badaczy, czy po prostu dla osób zaangażowanych, żeby o to dbać. To ja bym jeszcze pociągnął ten temat, bo myślę, że to z jednej strony właśnie jest kwestia, w przypadku tych naszych rzeźb na Woli, to jest z jednej strony kwestia takiej właśnie społecznej historii, która no w Warszawie wiemy, że po prostu jest tak dosyć brutalnie wymazywana, tak, że po prostu przychodzą buldożery, burzą stare, w przypadku tak Odolan, właściwie całe dzielnice, gdzie po prostu jest ogromne nowe osiedle i nie ma już prawie śladu po tym, co było. Tak, te ostatnie ślady też pewnie zaraz znikną. Tak, ale też myślę o tym w kontekście no właśnie bardziej kwestii przyrodniczych, klimatycznych, że ten skwer, o którym w poprzednim panelu Marta powiedziałaś, że myśląc w kategoriach tego układu scalonego jako o mieście, to ten skwer byłby taki trochę niefunkcjonalny, tak? Że ten układ scalony ma służyć jakiejś funkcji. Tak? A jeżeli patrzeć przez ten pryzmat na miasto, no to ten skwer nie służy żadnej funkcji, że jest trochę bezsensowny. Tak, to. No tak.
To wracając, czy właśnie takich anomalii, właśnie takich miejsc, wokół których można zawiązać jakąś narrację, można się tam spotkać, dlatego że one nie są podporządkowane czemuś, czy to nie są właśnie takie miejsca, których też w tym kontekście potrzebujemy, żeby tak, a nie tylko, no właśnie, nie wiem, tak, tego, że mamy obok świetne parki, które są właśnie podporządkowane funkcjom tak rekreacyjnym, rozrywkowym i tak dalej. Myślę, że to jest takie duże pytanie całego tego projektu. Ja osobiście uważam, że tak, że właśnie te przestrzenie nieoczywiste i potrzebujące cały czas snucia opowieści, to są właśnie te niesamowicie fantastyczne preteksty do tego, żeby właśnie się zatrzymać na chwilę i zastanowić. I oczywiście z tej komórki wychodzą później inne relacje i inne zależności i jakby inne historie. Tak. Bym wrócił jeszcze trochę później do tego, co mówiłeś, mówiłaś też o trosce, to wydaje mi się, że to też jest taka ważna kategoria, ale ten, bym teraz się bardziej już właśnie skoncentrował na samym tym skwerze i tutaj mam pytanie do Stanisława Lubińskiego, który poprowadził dla nas spacer przyrodniczy. Ten spacer był w ogóle niesamowity. Ja pamiętam początek, kiedy zarzekałeś się, że tutaj to raczej nic spektakularnego nie zobaczymy, że to jest właśnie takie miejsce, gdzie nie ma co liczyć na jakieś ciekawe okazy przyrodnicze, po czym odwróciłeś się i powiedziałeś: o, dzięciołek, a kilka minut później zobaczyliśmy, jak przylatuje nad nami czapla w środku miasta. Więc to było jednak dość niesamowite, żeby tak, takie zwierzęta zobaczyć w tym miejscu. Chciałem Cię zapytać właśnie o to, jak z Twojej perspektywy taki skwer będący tak, taką wysepką gdzieś między szosami, no właśnie może nie jest tylko miejscem, gdzie, nie wiem, siedzą mrówki i pająki. Chociaż też tam oczywiście są. No właśnie takie miejsca bywają zaskakująco ciekawe, bo są wysepkami po prostu, w których ta przyroda się jakoś skupia i specyfiką w ogóle miejskiej przyrody jest to, że ona jest taka pocięta na drobniutkie partycje i odcinki. I one często nie mają ze sobą połączenia i to jest kłopot tej przyrody, ale jednocześnie no, w takiej skali makro oczywiście ta przyroda nie jest jakoś wybitnie cenna, ale w skali mikro, w skali dzielnicy czy miasta jest bardzo cenna, szczególnie w takim miejscu, jakim jest Bliska Wola, gdzie tych parków nie powstaje dużo. Jest kilka dużych parków, są cmentarze, które są ostojami bioróżnorodności w ogóle. No ale cmentarze to jednak nie są miejsca, które traktujemy jako parki. I może dobrze. Ale no rzeczywiście ja myślę, że ta część Woli, w której właśnie znajduje się skwer, jest dosyć taka właśnie ciężka. Szczególnie jeżeli zbliżamy się w stronę centrum, tamtej przyrody jest w sumie dosyć niewiele. No ale ja się bardzo ucieszyłem, że zaproponowaliście mi taki spacer, bo to, co jest moją taką obsesją i jakimś drive'em, że się tak mądrze wyrażę, że lubię po prostu szukać takiej przyrody, która jest najbliżej i że można pokazać po prostu, że można jej szukać wszędzie, w takich najbardziej nieoczekiwanych miejscach i rzeczywiście zaskakująco dużo również dla mnie znaleźliśmy tych ciekawych rzeczy na tym skwerze, bo
były te ptaki, które jakby tam są nieprzewidywalne, ale były też w sumie dosyć interesujące rośliny, jakieś porosty. Wszędzie były pająki, znaleźliśmy wielkie drzewo owocowe, które być może zamienimy w pomnik przyrody, bo spełnia wszystkie kryteria. Więc było to świetne, jak na takiej małej przestrzeni można znaleźć tyle rzeczy, o których można mówić i je podziwiać. Agata, ciebie bym też poprosiła o trochę kontynuację tego wątku, bo na warsztacie międzygatunkowym, który prowadziłaś, też znaleźliśmy dużo zaskakujących przedstawicieli fauny i flory i królestwa grzybów również. Również. Czemu na końcu zawsze? Później przemontujemy ten materiał. Chciałem cię zapytać, czy ty byś spróbowała z tej mapy, którą później układaliśmy, wyciągnąć jakąś też wizję tego, jak to wszystko się ze sobą łączy. Bo myśląc o tym sympozjum artystyczno-badawczym, które zaczęliśmy w maju, ja miałem w tyle głowy tą kategorię sympoiezy Donny Haraway, czy systemu sympoetycznego, właśnie jako tego systemu, który łączy różne organizmy, przedmioty, obiekty i pokazuje tak, jak ładnie o tym pisze Haraway, że tak, nikt nie jest nigdzie, każdy jest gdzieś, tak, nic nie łączy się ze wszystkim, wszystko łączy się z czymś. Chciałem cię poprosić o próbę właśnie takiego nakreślenia, co się z czym łączy. Dzięki, Ksenar, za to pytanie. Co się z czym łączy? No, wszystko się łączy z czymś, tak, jak powiedziałeś. Grzyby najbardziej łączą. Najbardziej grzyby. Generalnie, może zrobię krok do tyłu, bo ciężko mi tak bezpośrednio odpowiedzieć na tak zadane pytanie, ale w moim warsztacie chciałam poeksplorować te połączenia, które już mamy i to, że jakby że ten skwer jako takie nieinteresujące miejsce przyrodniczo jest jakby pełen życia i jest miejscem, gdzie to życie już jest i my nie musimy go tam odkryć albo na nowo nawiązać z nim relacji, tylko też te relacje już mamy i też w trakcie, pewnie pamiętacie osoby, które były, rozmawialiśmy dużo o relacjach z naszymi domowymi pająkami i naszymi domowymi mrówkami, które też już są. Więc jakby to był taki, też taka piękna podróż właśnie po tym, jakby ile już jest relacji, ile my już możemy znaleźć na tym skwerze jakichś różnych połączeń i właśnie między grzybami a innymi organizmami, a i między rzeźbami, a innymi podmiotami nieludzkimi i też podmiotami ludzkimi. I że to wszystko właściwie tam już jest, to że może nie ma tam aż tyle ludzi, też jest jakimś potencjałem. A co się z czym łączy dokładnie? Jakby pewnie jest bardzo skomplikowane i właśnie w zależności od tego, jak na to patrzymy, czy z takiej artystycznej perspektywy, czy z perspektywy przyrodniczej, to czy też nie wiem, kartograficznej, wyciągamy zupełnie inne wnioski. I fajnie, że jakby to wszystko nakładane na siebie dopiero tworzy jakiś obraz tego całego właśnie splątania, żeby znowu tutaj trochę Donny Haraway. Teraz chciałem zadać takie pytanie do was wszystkich, żeby już nie kierować tego do poszczególnych osób, bo cieszę się, że trochę opowiedziałyście o tych swoich działaniach, więc teraz zapytałbym tak bardziej ogólnie, co waszym zdaniem jest potrzebne, żeby
no właśnie, jeszcze bardziej splątać tutaj te rzeźby z tymi ekosystemami, które zmapowaliśmy wokół nich. Tak, to znaczy, żeby nie tyle właśnie myśleć o takiej rewitalizacji jako takim działaniu PR-owym, które ma tak stworzyć nam jakiś taki pocztówkowy widok miasta. Tak, o tym też trochę rozmawialiśmy chyba na twoim spacerze, że są te nasadzenia drzew, które prawdopodobnie przyjeżdżają do nas z Holandii i że można się zastanawiać, czy jakby transport dziesiątków czy setek drzew po to, żeby je posadzić i żeby się pochwalić, że sadzimy duże drzewa, tak? Czy to nie jest właśnie bardziej działanie promocyjne, a mniej rzeczywiście ekologicznie zrównoważone. Żeby nie iść w taką stronę, tak? Tylko żeby wspierać to, że te rzeźby już się wpisują w jakieś ekosystemy, tak? Od tego, że gdzieś tam sobie mieszkają w nich pająki, po to, że one też w jakiś sposób stwarzają na tym skwerze taką przestrzeń, gdzie nie wiem, tak, na przykład nie powstanie jakaś inna funkcja, bo już ten skwer jest zajęty. Jak wy widzicie możliwości wzmacniania tego, co już tam jest, jeśli chodzi o takie połączenia, znów pojadę Haraway, tak, naturo-kulturowe w tej przestrzeni, gdzie i tak mamy już splątane i te arterie komunikacyjne, i sztukę, i przyrodę. Ja może zacznę, jakiś taki jeden z pomysłów, tak, dla natury dobrze jest ją zostawić w spokoju i jakby robienie mniej i w ogóle takie odpuszczanie to jest strategia ekologiczna, która bardzo dobrze wpływa na bioróżnorodność i na bioróżnorodność przede wszystkim systemów i też ma jakiś taki potencjał pomocy w walce z globalnym ociepleniem. Mam na myśli tutaj czwartą naturę, czy właśnie zostawienie po prostu ziemi. Więc jakby ten park im mniej będzie takim pięknym parkiem wybetonowanym z mnóstwem osób, które tam są, tym dla tych nieludzkich podmiotów może być lepiej. No, ale jeśli chodzi o ludzkie, no, to wydaje mi się, że tam troszeczkę brakuje jeszcze dostępu, chociaż on się pojawi, jak te linie tramwajowe będą uruchomione. Tylko właśnie to też zawsze jest jakby pytanie, tak, jak to zmienia miejsce, że pojawia się więcej ludzi. Tak jak mówię o tych cmentarzach, no to też właśnie czasem brak ludzi i taka oderwanie jakiegoś miejsca, czy taka nawet wyspowość może wcale nie być takim koniecznie złą rzeczą. Martyna, a jak ty byś widziała tę troskę, o której mówiłaś w kontekście takiego miejsca, no, gdzie z jednej strony chcielibyśmy się zatroszczyć o tę przyrodę, która i tak nie ma tam najłatwiejszego życia, ale z drugiej strony też no, chcielibyśmy się zatroszczyć o te potrzeby, które gdzieś nam wybrzmiały w badaniach społecznych, kiedy właśnie ludzie mówili, że te rzeźby mają za sobą jakąś historię, że to jakoś się wiąże z tym miejscem, że mają do nich jakieś emocje, chcieliby, żeby to było gdzieś bardziej dostępne. Kurczę. Pytanie, co chcieliby konkretnie? Chyba wydaje mi się, że należałoby rozmawiać o konkretnych propozycjach. Ja uważam, że ta odrębność i ta
to bycie enklawą tego miejsca jest bardzo dobre dla niego i fakt, że ono w ten sposób funkcjonuje długi czas, jest fantastyczne. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś, to postawiłeś taką, czy budujemy taką dychotomię pomiędzy tym zastanym światem, który tam jest, a tymi potrzebami również takimi medialnymi, powiedzmy, czy ekonomicznymi, żeby mieć powód, żeby to utrzymać, żeby zbudować na tyle silny symbol tego miejsca, jego znaczenie, żeby to było po prostu do utrzymania w mieście, w którym każdy metr kwadratowy jest wart swoje i każdy ma wobec niego jakieś inne interesy. No nie? Nie wiem, moim zdaniem to, co robicie, jest fantastyczne. Ja widzę raczej sieciowanie właśnie gdzieś poza tym miejscem, takie wchodzenie w nie, wychodzenie z niego, to, że przestrzeń wystawy jest właśnie tutaj, to, że można będzie to zobaczyć w internecie, to, że ta historia może podróżować daleko i że można to sieciować dalej. Zapraszam serdecznie do Brakulasu, może porozmawiam o jakiejś przyszłej współpracy. No nie, jakby to są dla mnie te działania, które my jako ludzie, może, do których możemy dokładać największych starań. Niekoniecznie dotykając, jakby, czy nawet, widzę wartość o wiele szerzej niż tylko w tym, żeby spędzać czas w tym miejscu. Tak jakby. Ten jego niekontemplacyjny charakter jest bardzo, to jest bardzo dobre słowo. On tam jest, wzbudza emocje. Te emocje dobrze jest w jakiś sposób wyczuwać i o nie dbać. Ale to miejsce po prostu niech sobie będzie. To znaczy, jeżeli pojawiłyby się jakieś konkretne propozycje, nie wiem, właśnie jakiegoś upiedestalenia tych rzeźb, czy gdzieś ich przenoszenia tymczasowo, aby umożliwić innym odbiór tej historii, czy coś takiego, o każdej takiej propozycji prawdopodobnie można rozmawiać, kiedy ona jest na stole. Ale myślę, że takim zadaniem na dziś to byłoby po prostu to znaczenie istnienia tego miejsca takim, jak ono jest i że w tej formule jest właśnie wartościowe. Tak myślę. Tak ukradkiem patrzyłem, że to chyba powinniśmy kończyć, więc też patrzę, czy są jakieś pytania. Znaczy ja mam nie pytanie, ale taki komentarz właśnie odwiedzając, bardzo właśnie dla mnie ciekawe to co mówicie, się trochę też temu skłaniam. Dużo rozmawialiśmy podczas odwiedzenia tego skweru o konserwacji, bo też były takie wieści, że może będzie jakaś konserwacja tych rzeźb i tak dalej, że one są trochę może zaniedbane, tam coś odpada, nie wiem, 10 warstwa farby i tam mniej więcej widać, że kolorystycznie to było różne. Ale ja miałam właśnie takie, wydaje mi się, że z każdą wizytą na tym skwerze skłaniałam się ku temu, że może nie za dużo osób jakby korzysta w tej chwili z takiego kontaktu na żywo z tymi rzeźbami. W sensie ludzie pamiętają tą żyrafę i ona w pamięci jest, funkcjonuje, może te pozostałe rzeźby mniej, ale dla mnie było niesamowite obserwować właśnie, jak ta przyroda korzysta z tych rzeźb i dla mnie to były jakieś takie najciekawsze rzeczy, to właśnie jak sobie pająki zamieszkują te rzeźby, jak sobie tam tkają majęczyny, gigantyczna społeczność tramwajarzy. Ja podczas jednego warsztatu doliczyłam się 496. I przede wszystkim te porosty, które w ogóle sobie świetnie te rzeźby zamieszkują i dodają w ogóle jakichś takich odcieni. I też nawet to, że takie osoby, które tam spotykaliśmy na skwerze, to były najczęściej osoby, które przyszły z psami. I tak sobie myślałam, że jest tam coś takiego dla mnie ciekawego, że to trochę jest taka galeria sztuki dla przyrody, dla tych psów, które sobie biegają wokół tych rzeźb, dla tych pająków, które tak jeden do jeden fizycznie, zmysłowo mają kontakt z tymi obiektami. Więc tak chciałam tylko po prostu dodać, że faktycznie te działania skupione właśnie na tych mieszkańcach skweru mnie bardzo, bardzo wrażliwiły na tą właśnie taką bioróżnorodność, może nie spektakularną, ale z różnymi właśnie anomaliami i ciekawostkami.
Właśnie, bo myślę też, że to o czym mówiłeś w trakcie swojego spaceru, że często ta bioróżnorodność niespektakularna jest bardzo potrzebna, tak jak mówiłeś o pokrzywach. Tak, ja w ogóle mam taką myśl odnośnie tego skweru, że on bardzo niewiele potrzebuje i właściwie każda ingerencja to jest zmienianie i coś tam może różnie na to wpłynąć, czasami dość nieprzewidywalnie, ale zakładam, że skoro mam coś powiedzieć, to raczej z perspektywy przyrodniczej. Właściwie wszystko powiedziałaś, co chciałem powiedzieć, ale myślę, że często w takich miejscach bardzo niewiele trzeba, żeby te warunki poprawiać i takim bezpiecznym zabiegiem i godzącym różne funkcje takiego miejsca jest strefowanie, to znaczy część parku przeznaczyć dla przyrody, a część na te funkcje społeczne i to zawsze pomaga. To, czego mi brakowało, żeby tam było i żeby sobie fajnie to poobserwować, to było martwe drewno, które zawsze robi dobrze każdej przestrzeni parkowej. Widzieliśmy, że dużo tych drzew tam schnie. Na pewno z czasem którejś z nich będzie wypadało. Więc żeby wpłynąć na jakiś zarządców, żeby zostawić tam na przykład takie przewrócone drzewo, które samo w sobie jest jakimś takim landartem, żeby użyć jakiegoś słowa na to. I po prostu, no nie wiem, jest to było naprawdę bardzo, jeszcze tak podsumowując, to było naprawdę dla mnie zaskakujące, że to miejsce, które po prostu mijałem, nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby się tam zatrzymać. Oczywiście okazało się bardzo ciekawe, jak zawsze, kiedy jednak zdecydujemy się gdzieś przyjrzeć czemuś z bliska i zwolnić po prostu na moment. Dla mnie takim landartem były te opustoszałe garaże MSW, które znajdowały się na początku tego skweru. Mówię o nich w czasie przeszłym, bo one w ostatnich tygodniach zostały wyburzone. Tam będzie budowane archiwum państwowe, więc stąd też trochę moje pytanie, właśnie jak... Mówisz to na końcu. Stąd też to moje pytanie, właśnie trochę jak można ten skwer otoczyć troską, jak można o niego zadbać, no bo ten teren właśnie takiego ładnego landartu, te garaże porośnięte drzewami, paprociami, tak, ich już nie ma, tam zaraz powstanie jakiś taki klocek archiwów państwowych, no i pewnie też to wpłynie na cały skwer. Słuchajcie, pomnik przyrody to jest bardzo dobry pomysł, to zawsze wzmacnia przestrzeń. I to właśnie, to pilnowanie tych formalnych rzeczy, to jest klucz, tak można tej przestrzeni na pewno pomóc najlepiej. Tak, to jest bardzo spektakularne drzewo. Ja w ogóle jakoś mam taką misję, żeby doceniać drzewa owocowe, które chętnie się w mieście wycina i uważa się je za takie beznadziejne i bezwartościowe. Ale to drzewo jest ogromne, ono jest takim pomnikiem samym w sobie. Jest największym drzewem na tym skwerze, ale jest w środku, więc go nie widać, nie jest tak wyeksponowane. No a jeżeli chodzi o jego takie właściwości już fizyczne, no to jest szokująco potężne, w sensie obwód jest naprawdę taki... A co to za owoce? To jest jakaś grusza, ale ja się za słabo na tym oczywiście znam, więc jakiś pewnie miks takiej gruszy polnej z czymś tam. Pewnie nie nawet. Myślę, że taka dosyć klasyczna grusza. To jak będzie pomnik przyrody, to też nawet jakby to archiwum państwowe jakoś będzie zobligowane, żeby to szanować i chronić. No nie, więc co najwyżej tam zbudują to jakąś małą architekturę, infrastrukturę, nie wiem, ławeczki czy daszek. I podświetlą się bardzo wyraźnie. Tak, ale... właśnie kiedy obok rzeźb pojawią się pomniki przyrody. I właśnie to przewrócone, chwiejące, gnijące później drzewo i ta grusza, która jest naprawdę przepiękna. A może tak w opozycji, w kontrapunkcie, to archiwum państwowe wydaje mi się jednak pozytywem, ponieważ nie będzie to wielki wirowiec albo no jeszcze może jakiś apartamentowiec z ogrodem w postaci tak. Rzeźb pobliskich mógłby być ciekawy, ale być może będzie tam jakiś taki zaczął do współpracy, żeby z instytucją publiczną stworzyć program dla tego miejsca na przyszłość. Także są
super, to wszystko się gdzieś zarysowuje, jakiś taki horyzont tego, że nie idziemy w dół, a są jakieś potencjały. Mm-hmm. Też właśnie to nam bardzo brzmiało podczas tych, w zasadzie roku pracy, bo my nad skwarem rzeźby zaczęliśmy już pracować w zeszłym roku, mniej więcej we wrześniu, więc no, po tych 12 miesiącach jesteśmy gdzieś, myślę, że w 1/10 etapu. Tam praca jest na wiele ciekawych lat, więc zachęcam do myślenia o takich skwerach. Michał już płynnie przeszedł do podsumowania, więc ja tylko Wam podziękuję za udział w sympozjum artystyczno-badawczym, w tej jego części bardziej właśnie badawczej, warsztatowej i teraz w dyskusji. I chyba to jest też dobry moment już na podsumowanie, może też nie, żeby nie przeciągać tego, To właśnie nawet nie tyle podsumowanie, ile takie kolejne otwarcie, bo rzeczywiście mamy jeszcze dużo rzeczy, które czekają nas na przyszłość i zapraszamy do tego, żeby w tym naszym kolektywie artystyczno-badawczym, żebyście też brały udział, bo trochę od początku mieliśmy taką ideę, żeby się stworzyć taką grupę, z którą będziemy mogli poznawać jakieś miejsca, historie, przestrzenie, narracje, eksplorować je, trochę przekształcać, trochę interweniować w nie i prowadzić to wszystko w procesie kolektywnym. Więc mam nadzieję, że na tym spotkaniu też nasza współpraca się nie kończy. Dzięki. Dziękuję bardzo.